Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dobry, zaczynamy kolejną przygodę. Dzisiaj mamy pracowite popołudnie, a wieczór mocno szalony. Jedziemy teraz nad Warszawę, nad Zalew Zegrzyński dokładnie, do hotelu 500, gdzie będziemy nagrywać reklamy dla katalogu marzeń. Będziemy zaraz aktorzyć i wydziwiać i zachwycać się tym pięknym miejscem. A później... Mamy ciuchy na przebranie, jest tam fotograf na miejscu. Początek nie bardziej elegancki. A później to zalna dzikość, bo jedziemy naszym mini kamperem, za nami pościel, pod pościelą wszystkie nasze rzeczy i nie wiemy, co będziemy robić dalej i gdzie się zatrzymamy, ale mamy jeszcze trochę wolnego czasu, więc przygoda! Dotarliśmy na miejsce, pokój ma przepiękny widok na jeziorko. Ach nic, melduje się, że jesteśmy i właśnie się stroimy. Skończyliśmy pracę, jesteśmy wyczerpani, musieliśmy jeść ciasto, pić udawane drinki, uśmiechać się do siebie. Obrzydliwe. No, daliśmy jakoś radę, było bardzo fajnie. A teraz spacerujemy sobie po terenie, w zasadzie to nie jest teren hotelu, tylko tutaj jest taka otwarta przestrzeń, a ja tutaj byłam, jak moi rodzice pływali na flyboardzie, dokładnie tutaj. Wtedy był to mega upalny dzień, dzisiaj już bardzo pochmurno, bardziej jesiennie. No i zobaczymy, gdzie nas poniesie, czy gdzieś tutaj w okolicy się zatrzymamy. Na razie jeszcze taki szybki spacerek i chwilę oddechu. Skakujemy do naszego autka. Plan był taki, żeby dzisiejszą noc spędzić tutaj w hotelu, ale niestety nie ma miejsc, więc może innym razem będzie okazja. A dzisiaj, w sensie pierwszą noc, bo my ogólnie planowaliśmy taki szalony plan, więc zaczniemy to już dzisiaj. Jedziemy sobie gdzieś do domu. Aplikacji Park for Night. Znaleźliśmy parkingi tu wokół jeziorka, ale zaczynam się spać w sumie. Do domu. I po prostu chyba zaparkujemy. Ja mam Alexa 2 kupioną gierkę, a muszę siedzieć gdzieś na Warszawie. Po co? Zrobiłem swoje, pora do domu. Pierwszy przystanek Biedronka, zrobimy zapasy i wymyśliliśmy sobie, że będziemy dzisiaj czytać książki, ale nie wzięliśmy żadnej książki, więc przeglądamy, co jest w Biedronce i na przykład znalazłam Stefan Żeromski, opowiadanie. O, gdzie jest Miki po cienku? O, to jest fajne. Gdzie jest Wojnie? W Biedronce kupiliśmy sobie wszystko na grilla, ale nie było grilla. Więc gdzie jeszcze na Orlen liczymy na to, że zostało jeszcze po sezonie jakieś takie stoiska, gdzie znajdziemy jednorazowe grilla. Mamy grilla, mamy torbę wrzątku, dwa bidony i kupiłam sobie, bo nie wybraliśmy żadnej książki, mamy Forbesa. Nasz pierwszy numer Forbesa. Ktoś kupuje sobie gazetę, a ktoś kupuje sobie Empik, ta pani. O, dobry początek, ja się chcę zainspirować. Znaleźliśmy bardzo fajne miejsce, ale z głodu i zmęczenia się posprzeczaliśmy, więc nie nagraliśmy pierwszego etapu przeróbki samochodu, ale jest już sypialnia, a my jesteśmy już zbyt zmęczeni, żeby się sprzeczać, więc zaczęliśmy nawet współpracować i to są realia. Podróże w ten sposób właśnie. Pakujemy przód, żeby z tyłu mieć jak najwięcej miejsc. Kawa na zgodę? Kawa na zgodę, czy może herbatka? Być. A ty co robisz? Ja kawę. To ja też. Się w tym zgadzamy. No. Ładny widoczek mamy ogólnie. Gdyby nie, ktoś mi je zasłaniał. Ostatecznie jest całkiem fantastycznie. I to jest widok z naszego bagażnika. Mamy otwartą klapę. Tu już jesteśmy spakowani. O, no jest luks. Jesteśmy nad Zalewem Zegrzyńskim, właśnie tutaj poznajemy nowego kumpla, łabędzia. Za nami barka. Kawa łabędzia. I są tutaj szkolenia motorowodne, wypożyczalnia, w ogóle masa różnych sprzętów, teraz już trochę poza sezonem. Knajpka też już zamknięta, ale może jutro jeszcze się uda zajrzeć. No i plaże przede wszystkim i woda naokoło. I nawet jak był taki szaro-ponury dzień, to ten taki zachód słońca
ma swój klimacik. Pewnie jeszcze na molo się przejdziemy i taki wieczorny spacer. Mamy nawet miejsce na poranny trening, proszę, proszę. Albo wieczorny jeszcze. Chociaż... No, wieczorny grill możemy. No powiedzieć. Właśnie, jeszcze grill myślimy. Tam, w tamtych miejscach jest zakaz, ale tutaj jest taka przestrzeń, że będziemy mogli sobie rozpalić grill. Znaleźliśmy miejsce do grillowania, także już wyruszamy z naszym jedzonkiem i robię nam górską herbatkę przywiezioną z Czarnogóry. Taka ziołowa. Gryzą kowary troszkę zaraz. No gryzą, strasznie. Czymś psiknąć. Całego, po czym przyjechał pan i powiedział, że zamykany jest parking. Wrzućmy na to rzeczy, a potem zabierzemy je. Chyba tak. No nie, jesteśmy idealnie włożeni już. Dobra, muszę znaleźć buty i idziemy gdzieś przejechać. Tak, już tam było wygodnie, dosłownie zdarzyło się położyć rzeczy. Ja już pisałam, czy sobie gazetkę wyjąć, czy laptopa. Ale panowie bardzo mili, powiedzieli, że poczekają na nas. Tylko, że no, na pewno trzeba zaktualizować informacje, musimy dać na support for right o tej... Chyba, że w sezonie. Dobra. Dziękujemy. No i gdzie teraz? Na razie gdziekolwiek i szukamy dalej. Mamy kolejną miejscówkę, ale teraz będziemy się w lesie po ciemku gdzieś rozstawiać. Nie będziemy się rozstawiać, tylko przerzucimy od razu. No tak, no ale tu i tak, żeby cokolwiek nie jest. No koniec, naprawdę. Plus jest taki, że zrobiliśmy tak samo jak na moje urodzinki, kiedy to zaparkowaliśmy, poszliśmy sobie świętować, drinkować i wróciliśmy, się okazało, że też miejscówka niezbyt trafiona. Ostatecznie było fajnie, ale w nocy tam się działo, mega imprezowo było, a my byliśmy po drinku, więc jeszcze mogliśmy przejechać. Dzisiaj na nagraniu mieliśmy udawane drinki, więc możemy. No właśnie, właśnie, ja miałam mieszankę z syropem, bez soczek. Zamiast whisky. Tak, tak. Nie. Czy jest latarnia? Nie widać żadnej latarni. Nie, wykręcamy stąd. Co? Wykręcajmy już. Co jest? Nie no, zobaczmy parking może. Parking jest gdzieś tam na końcu. Ale przytulnie. Taki był piękny hotel dzisiaj. No taki coś. Dobre miejsce. Creepy. Fajnie to. Może jak masz płot taki wielki, to może jest dobre. Bez tego płota to nie jest. A to tu w prawo jest? Nie. No jak? A, dalej. Jeszcze gorzej. Jeszcze dalej w głąb lasu. Jeszcze gorzej. Ja pierdzielę! Nie, co to będzie, co to dopiero spać? Dasz mi pałkę z plecaka? O, to gdzieś tu. No świetnie. Dobra, trzeba będzie zawrócić. Też jesteś taki skulony sobie. Nie, zamknąłem drzwi po prostu. Przed państwem mop Emilianów i w lewo tutaj. Tak, tak, tak. Tu? Tak. I to chyba będzie spoko miejsce na nockę. No dobra, no miejsce nie jest to miejscówka z jeziorkiem za oknem, za stradą z jednej strony, miejsca błejem drugą, ale będzie okej. Okay. No hity po prostu, dobra, tu się rozłożyliśmy, ale tak, okazuje się, że tu się coś korkuje, trąbią na siebie tiry. Idziemy na razie do łazienki, ogarniemy się i mamy nasz stół. Było tak pięknie, stąd był widok na jezioro, a teraz... A. Taki jest widok. A to kibel widać ledwo. Ostatecznie jest naprawdę fajnie. Tutaj te dekoracje robią najfajniejszy klimacik. Są lampeczki, nasz opacz snów i przekąski. Pomidorki. Dobre. Za nami nasze mieszkanko, wszystkie rzeczy. Dużo lampeczków różnych, wentylatorek i takie różne. I rafcia.
No super jest. Ale już dzisiaj mamy seans. Odpalamy sobie filmik, mamy żele. Jest fantastycznie. Dzień dobry, tak wygląda nasz dzisiejszy poranek. Nocowaliśmy w naszym samochodzie, który sobie do tego całkiem nieźle już zdążyliśmy przystosować. Teraz się zrobił lekki harmider, bo tam szukałam rzeczy, ale łatwy jest dostęp po dwóch stronach. Zabieramy się właśnie za nasze śniadanko. Ja mam lunchboxa, którego dorwaliśmy wczoraj wieczorkiem w Biedrze. Rafał sobie z bugrem. Dzisiaj kawki z ekspresu, flat white w zestawie z ciachem. I nalewamy sobie wrzątek na później na herbatkę. No i cudnie, mamy kawki, ciasteczka i odpoczywamy. Zabieramy wszystkie rzeczy z przodu, te, które były na noc na przednich siedzeniach, przenosimy tutaj, czyli czas złożyć pościel, zwinąć materacę, zrobić miejsce i wszystko tutaj pięknie przypakować. Materace wojskowe sprawdzają się super, naprawdę są bardzo wygodne. W ogóle to ja dawno się tak nie wyspałam jak dzisiaj. No dzisiaj ponad 10 ładnie. Godzin. Nie, 9, no może 10. No. Ale naprawdę mega. Dzisiaj się wyspaliśmy, to trzeba przyznać. No, ale w sumie ostatnie dni spaliśmy po 4 godziny, więc chyba to dobrze, że się odespaliśmy. Całkiem nieźle idzie już nam ta logistyka. Ubrania najlepiej nam się przechowuje w tych torbach, bo można położyć i wszystko szybko znaleźć. Dekoracje boskie, jest klimacik. No i właśnie się przeprowadzamy. To wszystkiego w sumie jest łatwy dostęp w każdej chwili. Tutaj jakieś tam kuchenne rzeczy. O, jeszcze mamy wrzątek, możemy sobie herbatkę zrobić. Tak, znowu kilka niepotrzebnie. Myśleliśmy, że w ogóle będziemy pływać kajakiem, a teraz okazuje się, że plany mamy totalnie inne. Ale wszystko się zmieściło, tak czy siak. Siema. Siema. I coraz lepiej nam idzie. Nawet miejsce jeszcze zostało, patrzcie. Jeszcze raz po przestrzeni jest. Poczekaj, jeszcze sobie pokukamy, jeszcze tu mam jakieś tam drobiażdżki. Opuszczamy naszą miejscówkę i naprawdę jestem zachwycona tym, jak nam się tu system układania zorganizował. Tutaj mega fajna rzecz, tutaj takie podręczne rzeczy, jakieś tam kabelki i różne inne rzeczy, którym się generalnie na miejscu pasażera. Dajcie znać, czy u was też tak jest, że jest pełno różnych rzeczy. Ja tutaj mam worki na śmieci, butelkę wody. Tutaj przetwórnica, zaraz się będziemy ładować, właśnie bo ruszyliśmy, bo przez nockę to mieliśmy tylko powerbanka, ale tutaj też już w miarę wszystko ogarnięte, także naprawdę nieźle. Jeszcze tam tyle miejsca zostało, że aż się rozglądaliśmy, czy nic nie zostało na parkingu. A teraz w naszym filmie następuje nieoczekiwany zwrot akcji, bo po biwakowym rozpoczęciu dnia jedziemy do Skin Harmony. Będę miała zabieg na twarz i będę się relaksować i... Za szyją dziób, żeby tutaj nie gadała. Może dla ciebie też się coś znajdzie. Jedziemy do Warszawy, bo jesteśmy tuż pod Warszawą, w zasadzie chyba już w Warszawie. Za 10 minut będziemy na miejscu, także jeszcze trochę przed czasem, więc sobie gdzieś tam może pospacerujemy. Może jestem zadowolony z ciebie, że coś... No, to najważniejsze. Ja jeszcze kombinuję, jak się odkryć. W pobliżu jest atrium promenada, do którego właśnie podjechaliśmy, także idziemy połazić sobie, pospacerować. Nagrałam halloweenowego TikToka w TK Maxie, bo jest mnóstwo fajnych rzeczy, a teraz Rafał mnie przeprowadził, bo on w tym czasie sobie spacerował po galerii i odkrył, że to jest wielkie jeszcze przejście, ale ja fontan. I tam jest piętro i w ogóle... Też tą fontannę wyłączyli, bo leciała z dachu. Tak, czekamy, aż się uruchomi i idziemy sobie coś przegryźć. I love, obiadek. W galerii minęła nam godzinka. Przymknijmy już oko na to, że zapłaciliśmy za ten czas za parking 12 zł. Za godzinkę. Dobra. Jakby ktoś chciał zostawić autko na noc w tej galerii, to jakieś tam 250 zł, 300. Mogę wyjść tak, za taką nockę. No. I śmigamy teraz na miejsce. Już byliśmy, a tak się rozglądać, gdzie jest i tuż obok. Także zaraz będziemy. Zobaczcie, jakie piękne miejsce. Parkujemy i lecę na zabieg. Tak? Nie zauważę. A prawda, jak tu nie przyśniesz tutaj? No ja tu sobie z chęcią drzemnę. Drodzy Państwo, mam taką piękną kanapę. O, tu mi trochę widać lustrze. Sobie będę drzemał, ale to będzie masowane. Nie, tak. Ładnie to jest, także muzyczka miła. Jest spoko. Jak to...
Ależ jestem wymuskana i to trafiłam idealnie na ten zabieg po wakacjach. Lekko zapchana przez kremy z filtrem, po kąpielach słonecznych. Teraz akurat przerwa taka, że nie wskakuję do wody z chlorem przez kilka dni jeszcze, więc to też okej, okay. Te składniki zdążą tam sobie podziałać. Tyle to rzeczy trzeba robić, jak człowiek nie ma brody. Właśnie, miałam brodę, tylko pół twarzy. Lepiej to mieć brodę na całej twarzy. A no, jak brwi krzecza. No zachwycona jestem. No. Ja też. Teraz trochę taka jeszcze podrażniona, bo ja mam ogólnie wrażliwą, naczynkową cerę. Ale świecisz się. Świecę się, bo widać, że coś było miziane. I do jutra mam nawet buzi nie myć, po szafkę zmienić i mam tutaj się dbać i pewnie się jeszcze będzie trochę oczyszczać to wszystko, ale... A mówiłaś pani, że spałaś na parkingu? Tego nie mówiłam. I plan jest teraz taki, że jedziemy do domu, ale nie kończymy jeszcze naszej podróży, po prostu chcemy jechać... To powiedz ty, słuchajcie, bo zaczyna się... To skromnie brzmi, piknik archeologiczny, ale słuchajcie, czy tam festyn archeologiczny, ale to je tylko tak brzmi, bo tak naprawdę to jest wielkie wydarzenie w Biskupinie, gdzie jest pełno rycerzy, bitwy, wojny, stragany z pierdołami i miecze i maczugi mają i łuki i tam jest wszystko po prostu, co tygrysy lubią. Także znowu totalnie inny klimat was przenosimy. Tak, także tam będą rycerze, będziemy walki toczyć i będziemy się nawalać i będzie super. My? No my też, mam nadzieję, że nas zaangażują do jakiejś wojny. Ale, jesteśmy w Warszawie, a do Biskupinia jedzie się praktycznie przez Łódź, więc musielibyśmy wrócić, więc po prostu zatrzymamy się pod Łodzią w domku, prześpimy się, ogarniemy, tak, zostawimy część rzeczy. Pojedziemy rano i będziemy spać potem w aucie następną noc już chyba w Biskupinie. Tak, z takim przystankiem, kolejna noc. Albo gdzieś tam w okolicy, no, Biskupinie raczej, bo to w ogóle to wydarzenie trwa kilka dni. Tak, właśnie się zaczyna jutro. To jest takie naprawdę ogromne w sumie wydarzenie, jak na Biskupinie. Także super strana.